Party Room TV for Fun Dance. Wracamy do rozmowy w Party Room TV. Moim gościem jest Green Snake. Jakie plany masz na przyszłość? Gdzie będziesz pełzał? Moje drogi, wracają, że tak powiem, w stronę hiszpańskich wysp, tak? No, poczułem tam, że tak powiem, swoją energię pełzania po klubach i, że tak powiem, czy ty tam już grałeś już? Tak, grałem już, tak, już grałem paręnaście razy, że tak powiem, w różnych miejscach. No i co? No i ciągnie mnie tam dalej. Przypuszczam, że dużo się wydarzy teraz w tym sezonie, że obserwować będzie... na plakatach, tak? Dokładnie. No! Tiry będą jeździły z banerami czy coś tam. Nie wiem, jakie tam będą, że tak powiem, sytuacje budżetowe tych ludzi, co tam chcieliby mnie usłyszeć, tak? Ale co, planujesz tam zamieszkać? Czy na sezon jechać, czy tylko na same występy? Wiesz co, no... Też to jest zależne od takiej całej sytuacji, co się będzie działo z moją osobą. Aczkolwiek, no, czy mieszkałem już, jest sympatycznie, fajnie, że tak. Ja słyszę, że jest bardzo drogo w klubach. Woda mineralna kosztuje horrendalne kwoty, nie wspomnę o innych napojach. No, to jest fakt. Powiem ci szczerze, na randkę to słabo iść, co nie? Bo dużo leci, co nie? Lepiej, że tak powiem... Czyli iść na imprezę i posłuchać dobrej muzyki. Ale ty, grając na Ibizie, to grywasz w tych takich lokalach, gdzie ludzie celebrują zachód słońca, dopiero potem idą do klubu, w tych mniejszych pubach, czy też w tych dużych grywałeś? Też. Nie, przeważnie to właśnie gram w takich, że tak powiem, klubach właśnie beach. Typu Cafe Mambo. Tak, dokładnie tak. Dokładnie jak San Antonio, tak. No, dajmy na to, no, miałem występ niedawno też tam obok Cafe Mambo. Też grałem, no... Hotele robią tego typu właśnie zachody słońca w klimatach albo crazy, że pool party, albo zachód słońca i chill, tak? Chill out taki pewnie. Celebracja. No, dokładnie tak. Party Room TV for Fun Dance.